Szyraska! Bez wątpienia uważam, że Namibia to najwspanialszy kraj Afryki, co już udowodniliśmy Wam w poprzednim odcinku. Natomiast w tej części spotkania z dużymi zwierzętami. Zostańcie z nami i zapraszam na nowy odcinek. A sponsorami tego odcinka jesteście Wy wszyscy, którzy biorą udział w moich wycieczkach fakultatywnych na zachodzie Krety. Pamiętajcie witrzeczki, tarka w drudze. No to zaczynamy w miejscu, gdzie zostawiliśmy Was poprzednio. Afrykański Matterhorn. Jeżeli lubicie wspinaczkę, jeżeli lubicie szlaki piesze, to jest miejsce dla Was. Za mną Spitzkopfe, czyli możemy to przetłumaczyć na spiczastą górę. Śpimy dzisiaj tutaj na kampingu bez prądu, ale dzięki temu niebo tutaj wygląda po prostu nieziemsko. Również o każdej porze dnia te kolory tutaj wyglądają zupełnie inaczej, co Wam pokażemy. Namibijskich dolarów, czyli jakieś 22 eurasów za camping tutaj. Prysznice są tylko i wyłącznie w jednym miejscu, także przy każdym miejscu kampingowym macie toaletę i jakieś zadaszenie. Natomiast teraz czeka nas najtrudniejsze zadanie, bo tych miejsc kampingowych jest tutaj chyba, z tego co widzę, 18, bo dostaliśmy też mapę, że jutro możemy sobie połazić troszeczkę. Z tego co widzieliśmy, jedno jest zajęte. It's gonna be very tough to choose the camping spot, huh? Ale Janis ma jutro urodziny, więc pozwoliłam mu wybrać jako prezent urodzinowy. Wyślijcie mu życzenia urodzinowe, pisząc wszystkiego najlepszego, Janis, w komentarzu. Zabrało nam trochę czasu wyszukanie najlepszego miejsca. I chyba takie nie istnieje, bo każdy z nich ma swój urok. My jesteśmy na miejscu 8 i mamy przede wszystkim piękny widok na to. Mam nadzieję, że jak słońce będzie zachodzić, te kolory za nami będą wow. We are preparing dinner and this setup. We are dealing with colors like this. Pamiętajcie, że w nocy tutaj może być odrobinę chłodniej, bo Spitzkopfe położone jest na 1700 metrach powyżej poziomu morza. Chociaż cała Namibia to taki wyniesiony płaskowyż ze średnią wysokością ponad 1000 metrów. A my przed wyruszeniem na kolejną miejscówkę oczywiście musimy się trochę rozejrzeć. Nie mieliśmy wczoraj zbyt dużo szczęścia z pięknymi gwiazdami, gdyż mamy prawie pełnię, także było bardzo jasno. Ale znowu to, co widzimy dzisiaj, te wszystkie formacje skalne, wyjęte rodem z parków Utah i Arizony. Jeżeli lubicie wspinaczki, te skały, po tych skałach bardzo dobrze się chodzi. One wyglądają na bardzo strome, ale ta chropowata powierzchnia naprawdę trzyma Wam stopy. Także wystarczą takie adidasy, żeby fajnie tutaj spędzić czas i połazić. Trasy zaczynają się od kilku do nawet 30 km, także możecie tutaj spędzić jeden dzień, dwa lub nawet trzy.
My wczoraj wybraliśmy miejsce kampingowe numer 8, ale dzisiaj odkryliśmy chyba jeszcze lepszy punkt kampingowy. Miejsca 1A i 1B, zobaczcie, wyglądają też nieziemsko. Także macie do wyboru 3, 8, 1A, 1B. To są chyba nasze ulubione miejsca. Podróżowanie po Namibii nie jest łatwe. Czeka Was wiele godzin spędzonych w samochodzie i setki kilometrów nieutwardzonych dróg. I mimo iż wielokrotnie widzieliśmy samochody, które wyrównują drogę, to jednak kurz, pył, brak asfaltu sprawia, że będzie to wyzwanie. Jednak niezwykła sceneria tego kraju rekompensuje trudy. Oczywiście na podróż musicie kupić biltong. To jest taka suszona wołowina. Twarda. Ale dobra. I teraz wjechaliśmy do rezerwatu, płacimy 150 namibijskich dolarów znowu za wjazd. Jedziemy, żeby spotkać tu jedną z większych kolonii uchatek. Jest ich tutaj ponad 300 tysięcy. Uchatki niezbyt są popularne i niezbyt lubiane przez lokalnych rybaków i wędkarzy, ponieważ oczywiście są bardzo dużą konkurencją, gdyż znajdują się tutaj ze względu na ryby przynoszone przez zimne prądy. Zawsze chciałam tutaj przyjechać i spojrzeć w oczy. Te dźwięki, które słyszycie, to nawoływania matek i dzieci, a dzieci tutaj jest naprawdę bardzo dużo, bo samice przez większość swojego dorosłego życia są w ciąży. Bardzo dużo malutkich! Super! Patrzcie też, Jezu, jak surfują! Mogą one ważyć nawet do 350 kg, a z ciekawostek samce mają od 50 do 60 żon. Śmierdzi tu jak diabli, ale po prostu super miejsce. Look, 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 look. Muszę Wam przyznać, że zapachu tego nie mogliśmy się pozbyć przez dwa kolejne dni. Dzisiaj do przejechania mamy znowu 400 km. Zaczęliśmy dzionek w Szpickow, potem pojechaliśmy zobaczyć foki w Cape Cross i teraz jedziemy do Damaraland. Mamy nadzieję zobaczyć słonie. Pustynia cały czas. Dzisiaj mamy dosyć nudny dzień, nudne krajobrazy. Cały czas piach i cały czas pustynia. Zatrzymaliśmy się na jakieś 15 minut, żeby zjeść sardynki, zjeść sałatkę z wczoraj, przepyszną, tak a propos. Kawa, herbata i w drogę. Dzisiaj docieramy do zwierząt, mam nadzieję, duże i małe. I oczywiście się nie rozczarowaliśmy, bo już przy drodze przed naszym kampingiem widzieliśmy kilka słoni. Wyruszamy w drogę. Na Krecie mamy żółto-czarne oznaczenia szlaków, natomiast w Namibii znajdziecie takie. I około 14:30 docieramy do parku Etosha. What if we get lost? Are you gonna look for us? You will not get lost. Yeah. No i zaraz po przekroczeniu bramy Andersona w drodze do naszego kampingu widzimy mnóstwo i impale, i inne zwierzaki. Jedziemy do miejsca, gdzie zazwyczaj piją wodę. Widzicie żyrafkę? Pierwsza. Żyrafka! Naprawdę mamy nadzieję zobaczyć żyrafki, jak piją wodę z tymi rozłożonymi nogami. Wygląda to przezabawnie. To jest cel na dzisiaj. Scanning.
Jeszcze przed dotarciem do naszego pierwszego kampingu Okakuje widzieliśmy mnóstwo zwierząt, ale jak się później okazało, to było tylko preludium. Zostańcie z nami. Jest 6 głównych kampingów, takich jak jesteśmy teraz w parku. Okakuju to jest ten, gdzie spędziliśmy pierwszą noc. Ceny 2 razy tyle, co na innych kampingach, ale jesteśmy w samym parku Etosha, czyli za bramami, w samym centrum. I oczywiście największą atrakcją jest wodopój. I wczoraj w nocy dużo się działo. Jedno z fajniejszych doświadczeń w moim życiu, bo widzieliśmy i żyrafki, widzieliśmy i nosorożce, i zebry. Wszystko na jednym obrazku. Naprawdę siedzieliśmy tam 2 do 12. Jak się poruszać po parku? Słuchajcie, jest główna droga, a później robicie takie dojazdówki, czyli wtedy tymi dojazdówkami jedziecie zobaczyć jakieś inne wodopoje, czy są tam zwierzaki i znowu zjeżdżacie na główną drogę. Nowa dojazdówka i znowu dojazdówka i znowu nowe zwierzę i znowu nowe zwierzę. Let's hope today we'll spot even more. Is coming closer to check us out. I won't be hunted. I am the hunter. I am the hunter. And this is crazy. Yeah. This is a moment I would love to share with other people, or maybe not. Rattle bones, there's nowhere else to go. Face to face, I'm here to let you know. I won't ever back down, no. Like a wolf in the night, I'm alone in the fight. I'm not gonna give up this time. Bear my teeth, buried up, razor's edge. Will I fall or will I take flight? Jesteśmy sami tutaj, słuchajcie, 10 km od Halali Campingu. I widzimy takie rzeczy i jesteśmy dosłownie sami. I am the hunter. Look at this beauty. You can run, 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 but you can't hide, hide, hide. You can run, 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 but you can't hide, hide, hide. You can run, 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 but you can't hide, hide, hide. You can run, 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 but you can't.
park do godziny 15, bo płacicie tutaj za 24 godziny, czyli jeżeli wjechaliście o godzinie 15, tak jak my, to musimy wyjechać do 15, żeby nie płacić za kolejną dobę. Opuszczamy park Etosha wschodnią bramą. Mimo iż nie widzieliśmy leoparda, to były naprawdę ekscytujące dni. Dzisiaj przejechaliśmy jeszcze jakieś 150 km w kierunku stolicy. My właśnie się pakujemy, jedziemy do Windhoek, czyli mamy jakieś 500 km i dzisiaj wieczorem mamy lot do Frankfurtu. Jesteśmy na kampingu Meteoryt, gdyż bardzo blisko stąd znajduje się największy na świecie meteoryt. Warto tu wpaść, żeby go zobaczyć. Jaka nasza topka? Mówię w dowolnej kolejności, na pewno park Etosha i spotkania, bliskie spotkania ze zwierzakami. Bądźcie tam na kampingu, żeby pójść wieczorem czy w nocy do tych wodopojów, żeby zobaczyć zwierzaki, które piją wodę. Dead Valley, czyli te wysuszone drzewa na pustyni. Pustynia, krajobrazy, które mijamy, te kilometry, które robicie, to nie są bezużyteczne kilometry. To są kilometry, gdzie widzicie na każdym z nich coś pięknego. Również przestrzenie. To jest coś, z czego nie mamy w Europie. Także bardzo Wam Namibię polecamy. Polecamy ją Wam również właśnie w taki sposób, czyli jeepem z tym namiotem na górze. Bardzo dużo osób podróżuje tutaj właśnie w taki sposób. I Namibia jest przystosowana do tego typu podróżników. Jeżeli chcecie być na tej ścianie chwały, rezerwujcie Warthog. Zobaczcie, znajdziecie mnie tutaj. Mam nadzieję, że podobały Wam się te filmiki, że będziecie czerpać z nich inspiracje. Jeżeli tak, to polubcie ten film, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnych odcinkach. W drogę! W drogę? W drogę!